zmiany zadania priorytetowego. Bardzo proszę, chciałam zapytać. Tak, ja tutaj bardzo chciałem, żeby ten program prewencji otyłości pozwalał na ciśnienie i na to, co z obszarów ekologicznych był zrealizowany. No ale niestety on jest tak napisany, że tutaj Państwo w Urzędzie Miasta generalnie powiedzieli, że to jest bezsensowne, bo faktycznie jest to spisane tak, że jego realizacja nie została, to było efektywne, no to po prostu nie, bo doniesienie zostanie, nie ma szansy, no to zrealizowane. No i w związku z tym zamieniliśmy ten program na program profilaktyki chorób nerwowych. Są jakieś pytania? Proszę, na czym polega? Chorób nerek? Znaczy generalnie to jest tak, że tam selekcjonuje się ludzi po kartotekach przychodni. No i tych, które się tam wyselekcjonuje na podstawie tam czynników, przeprowadza się z nimi dodatkowy wywiad. No i później ci zaklasyfikowani do programu mają badanie z krwi, USG i jeszcze tam parę innych badań, jakichś takich specjalistycznych. No i konsultacje doktorowe. Właśnie czyli to nie tak, że ktoś chce zbadać to i nie tak, prawda? Nie można wskazać. Nie można wskazać. Bo kartoteki medyczne i no i wywiadu. Tam trzeba, są różne na przykład jakieś tam medyczne, dentyczne, że na przykład musi być jakaś stabilizacja nadciśnienia, że na przykład jeżeli się zażywa 3 leki i nie ma się stabilnego kontroli nadciśnienia, no to na przykład to jest jakaś tam jedna z przesłanek. No, ale te przesłanek jest różnie i to lekarz ocenia, więc to też nie jest takie szczytne, no bo tam jeszcze jest parę zmienia. Dobrze. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest pani za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba.